No już teraz w naszym szlagierowym studiu pojawił się gość, który to mu nadzieja na... Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, ciebie również witam, bardzo mi miło, no a nadzieja na to, że państwo pojawicie się na moim koncercie promocyjnym mojej pierwszej płyty, pierwszej solowej płyty, no i mam nadzieję, że się świetnie będziecie przy tych utworach i moich piosenkach bawić. Żeby ktoś może jeszcze nie rozpoznał, albo beleczki nie przeczytał, to jest Edek Dworniczek. Tak. I właśnie już niedługo premiera płyty, koncert promocyjny i o tym wszystkim dzisiaj. I no, zostańcie z nami, a szczegółów się dowiecie. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia. Jest jak kojący ciepły deszcz, co zwierza. I to się fajnie tak składa. Edek, bo wspominał, że to jest pierwsza twoja solowa płyta, wcześniej dwie płyty w trio. No i właśnie teraz, kiedy to solo wydajesz płyta, jest to trudniejsze niż wydanie w trio? W sensie takie, żeby pozbierać to, wiesz, utwory, tytuły, produkcja, to wszystko razem? No jest to mnóstwo pracy. Państwo, którzy nie mieli nigdy okazji spróbować, to nie będą wiedzieli, jak to w rzeczywistości wygląda. Pracy jest sporo, ale jest to praca bardzo taka konstruktywna, bardzo przede wszystkim dająca dużo satysfakcji. Myślę, mam nadzieję, że ta płyta przypadnie wam do gustu, a ogólnie rzeczywiście pierwszy raz ją wydaję, więc jako solo, więc pracy jest sporo, naprawdę. Ale powiedz mi, bo jeszcze tak wracając do tego trio solo, bo jak jest trio, to możesz komuś powiedzieć, dobra, nie, to myślę, a tak co, są na siebie ryczysz? Wszystko. nie, jakoś do... Nie umiesz są na siebie ryczysz. Nie umiem na siebie, ale też z drugiej strony nie było takiej potrzeby, bo współpracuję z fajnymi, świetnymi muzykami i w zespole, i aranżerami, także nie ma na kogo ryczyć. Państwo będziecie ryczyć z zachwytu pewnie, jak ta płyta usłyszycie, ale o niej jeszcze więcej dowiedzieć się możecie, więc bądźcie blisko, nikaj nie odłaźcie. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz. To jeszcze chwilę o tym trio, bo w trio wokalny był duet. No tak. A tutaj... Jest żeś sum. Sam, ale mam w chórkach dziewczynę, która mnie tutaj wspomaga, to Patrycja. Nasz Iwo, gitarzysta, właściwie częściej gra na gitarze i nie śpiewa, ale też potrafi. O. Także będziemy go wykorzystywać w zespole. Czyli tu już jest jakiś tam plan na przyszłość, ale żeby też tak pewnie wokalnie się poczuć, samemu na scenie, nie wiem, wróżę jakieś lekcje śpiewu, uczył żeś się czegoś jeszcze dodatkowo. Wiesz co, kiedyś tak. Faktycznie w latach 90., kiedy tak zaczynałem medialnie występować, bo wtedy zdarzyło mi się i miałem przyjemność wystąpić w takim programie znanym w tamtym czasie, Telefoniada. I tam wtedy udało mi się wystąpić kilka razy, więc w tym czasie rzeczywiście brałem trochę lekcji śpiewu, żeby doszlifować jeszcze ten głos i sposób śpiewania. Natomiast no, w tej chwili myślę, mam nadzieję, że już nie muszę szlifować, w sensie, że uczyć się jakby, chociaż człowiek się uczy przez całe życie. Podczas nagrań w studiu nagraniowym z aranżerem moim Olkiem Woźniakiem tutaj szlifujemy właśnie takie różne niuanse, drobne rzeczy. Wtedy jest okazja rzeczywiście dużo nowych rzeczy się nauczyć. Czyli konsultacje na bieżąco. Cały czas. Cały czas. Człowiek cały czas się uczy, państwo też się uczą i dowiadują się więcej na temat nadchodzącego dziecka Edka Dworniczka, pierwszej solowej płyty. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się. Chciałbym teraz ustalić jeszcze pora takich bardzo ważnych faktów. Pierwsze, że płyty fizycznie jeszcze nie ma. Fizycznie nie, aczkolwiek już jest skończona i jest, w tej chwili idzie do tłoczni, więc lada moment się pokaże. Jak ino się pokaże ten krążek, ty się pojawisz z tym krążkiem w ręku u nas w studiu, wtedy też omówimy sobie całą płytę, wszystkie numery, które na tej płycie się znajdują. Ale powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo
Premiera płyty w listopadzie. Dokładnie, 18 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury. Tam też wszystkich zapraszam. I powiedz mi, czy to będzie tak, że wtedy ta płyta dopiero wyjdzie na rynek, czy już wcześniej będzie dostępna? No ja myślę, że to jest taki moment, gdzie to się może pokryć jedno z drugim, czyli moment wydania, czy pozyskania jej właściwie, bo to chodzi o to, żeby fizycznie ją pozyskać. To na pewno będzie w podobnym czasie, także można przyjąć, że koncert promocyjny to jest moment, w którym ta płyta się ukaże. Pięknie. Państwo już wiecie, wyście się tam pora monet do kapsy, nie? Żeby się taką płytę potem do domu wziąć. Ale teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo to chyba jest teraz dosyć modne, zresztą Doda w Polsacie to pokazuje, jak przygotowała się do swojej trasy Aquaria Show, a teraz ty przygotowujesz się do swojego koncertu promocyjnego. Czym chcesz zaskoczyć? Czy co będzie takiego z efektem wow? Z efektem wow. Mam nadzieję, że to wszystko, co zaplanowaliśmy razem z producentem tego koncertu, nam to wyjdzie, bo to są bardzo wielkie plany. I powiem szczerze, jeśli tylko, mam nadzieję, że moja nadzieja jest wielka zresztą, nie? Mam nadzieję, że to wszystko nam pięknie się zazębi. To będzie to wielki pokaz multimedialny przede wszystkim. Będzie to też wspaniałe towarzystwo na scenie, bo będzie harmonik, będzie Tim Fabian, będzie Zbyszek Lemański, a przede wszystkim gwiazda zagraniczna Gabi Gold. Do tego my z moim zespołem powiększonym tym razem o jeszcze jednego muzyka. Bo normalnie to też jest was trzech na scenie, czyli ty, frontman, jest gitara i jest Patrycja, która śpiewa. Teraz jeszcze? A teraz jeszcze ma być do tego Radek Klawiszowiec, który też jest moim aranżerem i on się pojawi też na tym koncercie. Więc no naprawdę przykładamy się i chcemy Państwu dać naprawdę wielkie show. Mamy nadzieję, że nam się to wszystko po prostu zazębi i uda i wtedy ten koncert będziecie wspominać, mam nadzieję, przez długie lata. Czyli jednak coś się udało tam podpatrzeć na tym koncercie tego dzisiaj, bo... No powiem szczerze, że nawet chyba dużo, bo wzoruję się tak szczerze na tym koncercie, dlatego że to, co on robi, tam jest mnóstwo multimediów, tam jest mnóstwo tancerzy, muzycy oczywiście. Także to próbujemy przenieść na nasz rynek, chociaż nie mamy takich budżetów jak oni, ale myślę, że częściowo nam się to może udać i mam nadzieję, że właśnie to spowoduje, że pokażemy trochę inną jakość, coś nowego, coś takiego rzeczywiście wow. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że to nie ino premiera płyty, a widowisko, spektakl. Bardzo dobrze ująłeś to i powiem szczerze, lubię słowo spektakl, to jest takie moje takie dążenie w tym kierunku, że kiedyś w przyszłości chciałbym, żeby ten koncert mój był takim spektaklem. To jest szumne słowo, to jest wielkie słowo, ale trzeba sobie wyznaczać jakieś cele i trzeba do nich dążyć, więc no, dążmy w tą stronę. A nadzieja jest. Cały czas. Edek, to jeszcze raz przypominamy, 18 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury, koncert promocyjny mojej płyty, moja nadzieja. Ja zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No to wyście się już zostali zaproszeni przez Edka. Ja się z Edkiem da żegnam. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. Edek Dworniczek, moim i waszym gościem był, a my za chwilę wracamy.